Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! I ja was witam, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny obejrzymy sobie Skibidi Toilet. Ale będzie to troszeczkę inne Skibidi Toilet, ponieważ będziemy odgadywać wszystkie postacie po ich głosie. A dobrze wiecie, że spośród tych 60 odcinków przewinęło się naprawdę mnóstwo postaci. A na koniec bonusowo odgadniemy jeszcze postacie po ich głowach. Zatem jak mi poszło? Oczywiście dowiecie się oglądając ten materiał do samego końca. Ale ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych świetnych odcinków ze Skibidi Toilet, koniecznie teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostawcie bardzo dużo łapek w górę, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag toaleta dla zasięgu. A ja jak zwykle oczywiście wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Zatem zaczynamy, moi drodzy, od filmiku Guess Skibidi Voice numer 40. Zobaczymy, jak tam dzisiaj to pójdzie. Okej, witamy w quiz modzie. Uj, ile postaci jest? Okej, mamy 12 pytań i mamy 5 sekund na każdą odpowiedź. Okej, i dostaniemy jeden punkt, jeżeli nam się uda. Dobra, zaczynamy, moi drodzy. Okej, na razie nie wiem. Dobra. Zgaduję, że to jest po lewej. Zgaduję, że to jest ta dwójka z drugiego odcinka. Nie, to coś innego było. Okej, może policjanci. Policjanci chyba na dole, bo to jest też jeden z pierwszych odcinków z Skibidi. Co? Jak to? A faktycznie, bo za chwilkę wykrywają tutaj kamerę. No tak. Okej. Dobra, mamy to. Znaczy, no ja tego nie mam, no nie zdobyłem punkta, ale dajcie znać, czy wy zdobyliście pierwszy punkt. Niestety ja jestem na zerze. Co mamy dalej? Okej. To coś mroczniejszego zdecydowanie. Może być G-Man. Może to być G-Man na górze. Ja bym tak obstawiał, że to jest ten G-Man na górze. Zobaczmy, czy trafiliśmy? Nie, to jest ten Mafiny. Ale nie wierzę w to, co jest. Aż tak źle, naprawdę? O kurde, faktycznie. A i oni tutaj nas zauważyli. Okej, to jest któryś z 20 któryś odcinek. Dobra, numer 3. Jest ciężko, naprawdę. Okej. To będzie Hydra. Chyba. Tak, to będzie Hydra. To będzie zdecydowanie Hydra numer 2. Pomiędzy tymi Titanami na górze. To na 100% jest to. Nie? Large Cameraman? Okej, on sobie buty zrobił z nich wtedy. Jak? Ale to jest oszustwo. Ale to jest ciężkie. To jest ciężki teścik. Nie rozpoznałem absolutnie tego Skibidi Toileta. Ja byłem pewien, że będzie Hydra. No tak, zainfekowani oni byli. Dobra, co teraz? A to chyba będzie prościutkie, to będzie numer 2. Czyli ci po samej lewej. Okej. Do końca poproszę. Oczywiście, oczywiście, że tak. W końcu trafimy, moi drodzy, po samej lewej, ta dwójka wraz z tym pośrodku. Toilet, pisuarem, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. Odcinek numer 2. Idealnie, mamy to. No, ale to było akurat prościutkie, tak? To akurat da radę rozpoznać. Tylko pytanie, co dalej? Na razie pierwszy punkcik mam. Oczywiście. Będzie teraz coraz łatwiej. Siłą rzeczy. Okej, to też jeden z pierwszych. O kurde, dobra, to na dole po samej prawej. To chyba jak tego kameramena uratowali. Takie mam wrażenie. Jest! Trafiłem! Drugi punkcik, dobra. Tak jakoś rozpoznałem chyba, że faktycznie jak uratowali tego kameramena. Okej, on tutaj przychodzi, tak. Faktycznie to jest to. Ej, to jest naprawdę ciężkie. Na razie mamy 2 punkty, widzowie. 2 z 5... Co to może być? Albo to jest TV-man, albo ten G-man. Ja stawiam, że to jest TV-man. Tylko problem jest taki, że... Nie? Poważnie?
O Jezus, to jest Speakerman! Daj ten Speakerman, no tak, to jest z Oblężenia Dubaju. Z 57 odcinka. Moje uszy! Nie rozpoznałem Authentico. Co to może być? O Jezu, co to jest za dźwięk? To będzie TV Man, to chyba będzie TV Man z copyrightowej muzyki. Tak obstawiam, bo TV Mana nie oglądaliśmy w shortsach, tylko w pełnoprawnych filmikach, więc to jest chyba TV Man w takim razie. Titan TV Man. Obstawiam, czy będzie trzeci punkt? Jest trzeci punkcik, dopiero trzeci punkt! Tak, to jest to. W razie czego tutaj będzie copyright, ja wyciszę jakąś tą muzykę, nieważne. Jezu, ja się ludziska nie spodziewałem, że tylko 3 punkty zdobędę w czymś takim. Nie oglądałem sobie oczywiście tego przed. Nie przypominałem sobie dźwięków. Wszystko robię tutaj przy was. Okej. Okay. To będzie po prawej. To będzie po prawej ten speakerman. To będzie ten speakerman z głośnikami. Znaczy ze słuchawkami. To musi być to. Nie spodziewam się czegoś innego. To policja! O, ja jestem debil, ja nie zauważyłem jeszcze tej policji. Zdążyłem zapomnieć o tej policji na dole. Tak patrzę, wszystko już tutaj wyeliminowane. Już tylko sami tytani zostali. Co jest? Naprawdę? 3 punkty tylko. Tak, 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 tak. Teraz będzie Speakerman po samej prawej. To musi być Speakerman. O, wow. Moje uszy. Speakerman po mojej prawej. Na 100%, czyli tytani zostaną i hydra na górze. Tak, trafiliśmy z tym. Czwarty punkt. 4 z 9 punktów do tej pory mamy. Goddammit. Nienawidzę tego. Który tytan? To będzie hydra. Hydra, hydra. Hydrę mamy. Albo i nie? Nie, no to musi być hydra, tak, 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 zdecydowanie. To będzie ta hydra wielogłowa. Okej, okay, mamy 5 na 10, połowa, dosłownie. Idealnie. Jesus. Ale to jest creepy. No i dobra, i mamy to. Który tytan? Ała! Dobra, to musi być G-Man. W takim razie to musi być ten upgraded G-Man, chyba wersja 3.0, tak mniemam. Oczywiście. Szósty punkt jest nasz. Ja cię kręcę. Co to się działo w tym odcinku? No nie no, to już jest, wiecie, to już mamy ten punkcik, czyli będzie 7 na 12 aż. Okej, okay. Gdyby to zostało puszczone na samym początku, nie wiem, czy bym zgadł w tym wypadku. Ale okej, okay, no to będzie ten upgraded Titan cameraman w takim razie. Oczywiście, że tak. Czyli co, mamy 7 na 12, jeżeli dobrze podliczyłem, tak? Jesus, nie. Absolutnie bym nie ogarnął, że to jest on. Ale kciuk w górę, oczywiście. Musi być ten kciuk w górę. Dajcie znać, widzowie, ile daliście radę zdobyć punktów. Ja mam, jak dobrze liczyłem, 7 na 12, niestety. No dobra, moi drodzy, to mamy kolejny tutaj zestaw, kolejnych 12 postaci. I tu jest, jak dobrze widzę, większa różnorodność. Przede wszystkim jest więcej też G-Manów. Ile ich tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery G-Many. Nie wiem, jak ja tutaj ich odróżnię. Ale dobra, zaczynamy, próbujemy. Próba numer 1. Co tu będzie? Okej, okay, który jest KBD? Okej, 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 okej. To będzie G-Man na dole po samej prawej. Kurde, blisko byłem, to ten G-Man wyżej troszkę. A to jest ten odcinek z tym G-Manem. Goddammit. No niestety, nie udało mi się. Pierwszy punkt niestety nie jest dla nas. Dobra, numer 2. Okej. Okay. To teraz ten G-Man po samej prawej na dole. Może to będzie on? Nie!
Co? Ale jestem słaby dzisiaj. Nie no. No nie wierzę. Wszystkie te skibidi tak samo brzmią. To są te same skibidi toilety. A no tak, bo to jest debiut Speakermana tutaj. Okej. Jakiś mocarny dźwięk. Zdecydowanie. To jest najnowszy odcinek, to jest najnowszy odcinek z tym G-Manem zdradzonym. Tak, 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 już to rozpoznałem. Mamy to. Nie muszę nawet tych 5 sekund czekać, bo to jest ta rozmowa między nimi. Dała! Co się dzieje tutaj? Jesus! Jakie tu głośne akcje tam były. Ale mamy to, na 100%. Jest pierwszy punkcik dopiero! Jestem słaby w to! Skubili, skubili. Jakie przesłuchanie sobie rozmawiają. Aby tego w wersji shortowej nie oglądaliśmy. Jesus. Oh god. Biedny G-Man, zdrada G-Mana. Wow! Wow! No teraz ten G-Man na dole po samej prawej, muszę się w końcu udać. Jest! Mam! U tyle tych wybuchów było, to ja tak myślałem, że... Tak! To jest ten atak na bazę. To jest ten atak na bazę. Oh god, faktycznie. I pożegnanie z kameramenem. I tu TV-Man gdzieś był. A, nie pokazali tego. Wszystko to brzmi tak samo. No to G-Man jeszcze raz, ten na górze G-Man. Nie widzę ni innej opcji. To on? Nie! Zwykły Skibidi? Ła? A to jest czwarty odcinek, czy tam trzeci? Jak to? No nie, ja byłem pewien, że jednak G-Man. No dobra. To będzie z tym mechem na górze po lewej. To będzie ten mech na górze po lewej. Bo to nie będzie chyba ten TV-Man na górze. Nie, to będzie z tym mechem, bo to już chyba było chwilę po tej akcji. Kciuk w górę był, więc góra na lewo. Jest, trafiłem, tak, tak, tak. Co tutaj ten brown coated będzie? Tak, TV-Woman po tej całej akcji. Mech dający kciuka w górę tutaj. Oczywiście, dobrze trafiłem. To ile już mam punktów? 3? Chyba 3 punkty dopiero. Przestałem liczyć, tak szczerze. Jestem debil, bo przestałem sam liczyć. Na dole po lewej. Na dole po lewej to jest ta akcja, co z paluszka tak strzela. Z paluszka strzela do tych skibidi toiletów. To na bank musi być to. Oczywiście, to podczas naprawy tego Titan kameramena. Mamy to, tak, to jest to. Być giga kciuk w górę, musicie teraz widzowie zostawić dla zasięgu tutaj. Okej. Na górze po prawej. Górny prawy róg. Nie? G-Man jednak. Okej. A to była walka. Okej. Okej, dobra, to było pierwsze pokonanie tego kameramana. To ten po lewej może? To ten po lewej musi być, nie wiem. Zobaczmy. Okej. Jakoś się udało. A, to jest to. Co rozwala tą trójcę? O Jezu! O Jezu! A god, to było to. Dobra, numer 10. To na górze po prawej może. Prawy górny róg.
Nie wiem, tak widzę tego Skibidi latającego. Dobra, trafiliśmy. A to jest ten jeden z najnowszych odcinków. Okej. To jest to. Dobra, tylko że wiecie. Jakie to głośne. My oglądaliśmy w wersji full screen, więc tam troszkę inna jest melodia. No i dobra, który teraz? Kameraman. To oczywiście, że będzie kameraman. To musi być kameraman. Upgraded Titan Cameraman. Tak zgaduję. Dobra, no to będziemy mieli już na pewno dwa ostatnie w takim razie. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Jakoś się uratowaliśmy pod koniec. Pierwsze dwa to była porażka. Zupełna porażka. Tak, to jest chyba 55 odcinek, coś takiego. Już nie pamiętam który, ale kciuk w górę oczywiście zostawiacie. I numer 12 to ten TV Man z 60 ostatniego na ten moment odcinka. Czemu nie ma muzyki? Copyright? Nie, oczywiście jest copyright niestety. Dobra widzowie, no to ja trafiłem, nie wiem, chyba lepiej, chyba tym razem z 8 trafiłem. Dajcie znać jak wam poszło w tym drugim teście. No dobra, to jeszcze jeden taki teścik, zobaczmy jaka tutaj się wylosowała 12 naszych uczestników. Uuu. Ciężko, o Jezu, już tak głośno. Mam faworyta, albo Speakerman, albo ten na górze po prawej. Obstawiam tego na górze po prawej. Dajcie znać, czy wy trafiliście. I... Co? To jest atak na bazę. To jest atak na bazę. Poważnie to było to. Ja nie wierzę. Okej. Co tutaj prostego będzie? What the fuck? To ten na górze po lewej. Na górze po lewej. Na górze po prawej jednak! Boże. Nie oglądałem tego w wersji shortowej. Nie oglądałem wersji shortowej. Jo, wale. Jaki to jest Megazord? Co tu się dzieje? Dobra, numer 3. Lecimy. To slow motion, okej. Przesłuchanie? Oj, 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 na górze po lewej, na górze po lewej. Po prawej to z tym kameramanem, oj, to jest to znowu. Jak ja to przegapiłem, wtedy mi się udało, a tym razem nie. Ej, na razie mam 0,3. Wszystko źle. Za trudny jest ten test. Ten test jest mega trudny. What the fuck? What the fuck? Po lewej ten ptak? W kiblu? Orzeł? Nie, to jest TV Woman. A, bo ona robiła ten dźwięk, który też jest w shortsach tylko. Źle! Mega źle! To jest mega zgadywanie. Bam, bam, jezu. Ale tu jest chaos! Ale tu jest chaos! Dobra, Speakerman? Na dole po prawej Speakerman? Nie! What the fuck, to stan odcinek! Oh god damn it. Ja nie widziałem, że to jest ten odcinek. Nie rozpoznałem go. Nie rozpoznałem, że to jest ten z Londynem. A co to za muzyka? O Jezu. Ojoj. Ameryka, dobra, to jest ten orzeł. To jest ten orzeł w kibelku. Orzeł toilet. Sparrow toilet. To musi być on, dajcie jego. No to jest chyba z tego speciala Ameryka. Tak? Zobaczmy. Nie oglądaliśmy go chyba. Ale to jest przecież dodatkowy odcinek. To nie powinno się liczyć. What the fuck? Okej, pierwszy punkt.
To ja bym obstawiał tą hydrę. Tą hydrę tym razem na dole, wiecie? To musi być ta hydra. Co? To nie jest to? To jest to laboratorium. What the fuck? To jest ten pająk. Oh god. No nie, no ja nie wiem. Okej. No nie, to nie jest tam msza na górze. I to jest ten scout na dole. To jest ten scout na dole po środku. Czy będzie drugi punkt? To musi być drugi punkt, widzowie. Dopiero drugi punkt, jaki wstyd! Jaki wstyd! To też jest jakiś taki, nie wiem, 13 odcinek, 16, coś koło tego. Baba bój. Nie wierzę, że dopiero teraz. Drugi punkt, tak, to był on. Okej. To ta msza na górze po prawej w takim razie. To musi być ta msza. Oczywiście. Ale trochę inaczej to pamiętałem. A nie, jednak to w taki sposób. On ich jadł, bo poczuł zagrożenie. Dobra. No i ta cisza właśnie. Okej, to ta cisza mi tutaj pomogła. Trzy punkty dopiero. Oj, jest źle. To jest ten na dole po lewej, ten dziwak, ten cały. To jest ten dziwak na dole po lewej. Autentico, ja zgaduję, że to jest to. Okej, czwarty punkt. No to nie jest jednak aż tak źle. A jak wyglądał ten odcinek? Tam TV Man był. Dobra, zainfekowani byli. Tak, to jest on. God damn it. Okej, czy będzie piąty punkt? To definitywnie Speakerman. Speakerman to musi być. Hydra była we wcześniejszych odcinkach. Dawajcie, Speakermana. Ała! Dawajcie. Piąty punkt. I wtedy co? To będzie Hydra, to będzie szósty punkt i będzie 6 na 12. Ale słabizna. Oh god, tak, to jest ten Dubaj cały. To jest Dubaj. 56 odcinek. Przed tą wielką bitwą tutaj. Moje uszy. Tak, i to będzie hydra, zdecydowanie. Okej. Dla upewnienia się. Tak. Tak, dokładnie ta hydra, ten wielogłos na końcu zdradził, że to jest ona. Tak więc słuchajcie ludziska, w tym teście mamy 6 punktów, czyli poszło nam najgorzej. Jeszcze sobie oglądnimy oczywiście do końca. Yeah! Brawo! O to chodziło! Ale to hydra jest przerażająca, Jezusie! Koszmary będę miał. Dobra, czyli słuchajcie, mamy z trzeciego testu 6 punktów, z drugiego testu 8, z pierwszego 7, jeżeli dobrze liczyłem. Może być tak, że popełniłem jakiś błąd. Więc ten test poszedł mi najgorzej. Dajcie znać, jak wam poszły te testy, musicie mi napisać w komentarzu i chcę wiedzieć, jak dobrze zdacie po prostu Skibidi Toilet po jednej nutce, po dwóch nutkach. No to bonusowo jeszcze zrobimy sobie ten teścik z głowami tych postaci Skibidi Toilet. Zobaczmy, czy damy radę. Pierwsza runda. Kto to może być? O kurde! Ale to jest level... Przepraszam za stopowanie, Boże, jestem przyzwyczajony. I to, jaki to jest level hard? Uznajmy, że będzie C? Musi być C. Ale to jest level hard. Nie, to jest A. O kurde. Znajdź różnicę. Gdzie? Jakaś różnica. O Jezu, ja nie widzę różnicy. Nie widzę tego. Autentycznie. Jest tutaj. O kurde. Działa. Znalazłem. Jezu, w ostatnim momencie. Ale to jest ciężkie. Myślałem, że to będzie dla czterolatków takie jakieś ciężkie. Znaczy łatwiutkie. A tu wychodzi na to... Jaka to była puzia? C. To musi być C. Chociaż A też możliwe. B na pewno nigdy nie było. To musi być C według mnie. A
No nie wierzę. Pierwsza różnica tutaj. Druga różnica, brak tego gościa tutaj. A trzecia różnica, brak tutaj pasa. Dobra, mamy to. Udało mi się przynajmniej. Zobaczmy, czy faktycznie. Tak, trzy różnice. Idealnie trafiliśmy. Ej, fajne to jest. Która główka? Ja podejrzewam, strzelam, że C. Tym razem to musi być C. Proszę powiedzcie, tak, to jest C! Ale to było strzelanie praktycznie. Już widzę. O tutaj, kursor działa. Kursor widoczny w OBS-ie jest. Szybko znalazłem, to akurat było prościutkie. Ej, fajne to jest! Podoba mi się to, jak takie typowe telegry z, nie wiem, sprzed 15 lat na przykład. Okej. Który to będzie? To będzie B. To będzie ten z czaszką taki. Na bank to musi być on. Tego A w ogóle nie kojarzę, a oczywiście, że C to jest Speakerman i Speakerman jest gdzie indziej, więc to jest ten bez czaszką. Co mylnie nazywałem go, nie wiem, szkieletowym G-Manem. Okej, three differences, dobra, trzy różnice jakieś. Tutaj ten czerwony pasek, jego brak raczej. Okej. Tutaj brak takiego prostokącika, kwadracika i czegoś jeszcze tutaj brakuje. A tu na kolanie było, przepraszam, jeszcze tak cofnę. Tu na kolanie jeszcze czegoś nie było, na nodze. Ale słabo. No dobra, ale i tak dwie różnice, myślę, że bardzo dobrze. Ej, spoko, to jest intensyw, to szybko leci. Runda numer 5. Ja myślę, że to będzie A. Bo na pewno nie G-Man, nie może tutaj być G-Mana w tym akurat miejscu. Zatem to będzie odpowiedź A. Oczywiście, że tak. Okej, okay, find the difference, tutaj mamy brak dosłownie jednej brwi takiej. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest tylko jedno, że nie muszę więcej szukać. Tak, oczywiście, że to jest jedno, dobra, zrobiliśmy to. Szósta runda. To będzie C. To będzie C, bo to jest już taka zupgrade'owana mocno głowa, to jest chyba ten upgraded nawet, ten kameraman. O Jezu, to podobne jedno z drugim. Oh god. Dobra, co nam TV Woman? TV Woman C. TV Woman ewidentnie C. Ona robi taką słodką minkę. Dobra, czy to będzie to? Ona to robiła? Owo? Dobra, to... O Jezu. Już mam, już znalazłem chłopa. O, tutaj się znajduje. Nie wiem jak wy, czy szybciej znaleźliście, to dajcie znać w komentarzu. Masakra. Ale to jest intensyw, to jest ciężkie, to trzeba szybko od razu patrzeć. Ósma runda. O, to jest te Astro. A jak Astro, no to C w takim razie. Bo taka główka dziwna właśnie. To musi być Astro z Kibidi Toilet. I oczywiście, że tak. Runda numer 9, dobra. To będzie A, to chyba ten, co tak strzelał, wiecie, tak z tyłu. To jest ten wyjątkowy, co ja go też tak mylnie nazywam Reflektormanem, nie wiem czemu. Oczywiście, że tak trafiliśmy. Three differences. Ojoj. Brak karabinku tutaj, u tego gościa. Ja nie wiem, nie widzę więcej. Tutaj kończy się słup. Tak znikąd zupełnie. A on krawata chyba tam nie miał, oh god. Jeszcze chwilka, jeszcze kilka rund, dziesiąta runda. Kto tutaj był? W czym? Ja tutaj nic nie widzę. Nie wiem, obstawiam B? Chłop B. To musi być B. What the fuck, ale to było losowe, zdecydowanie. Dobra, runda 11. Uuu, to jest ten jeden z pierwszych odcinków. W jadalni. C? Wygląda mi jakby to miał być C. Taki zgliczowany ryjma. Oczywiście, że tak, ale to było też takie nastrzelanie. Runda numer 12, dobra, to jest... tu dwóch muszę trafić, no to na pewno, że C i na pewno... A! C i A, C na środku, A po prawej. Tak bym to obstawił. A to nie o to chodziło? O, no. Ale dobra, no to i tak trafiłem, bo C po środku. Oh god, który TV? Które TV? Strzelam, że B. To musi być B. Tak, bo jeszcze nie pokazywali tak przed zbliżeniem tego uśmieszka całego. Runda numer 14. A. To będzie A. To nie może być G-Man tutaj.
A C ma troszeczkę niepasujący twarz, oświetlenie twarzy do całej tej scenerii. To musi być A. Oczywiście. A bo to jest ten z mikserem takim, co tak bziu. A first watching. To już jest koniec. Ile punktów zdobyliście? Właśnie, dajcie znać w komentarzu, ile tutaj punktów zdobyliście w tym. Mi się całkiem dobrze udało. I powiem wam szczerze, bardzo mi się akurat to podobało. Dajcie znać, czy wam się podobał ten cały odcinek, ten cały koncept. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu i dajcie oczywiście lajka i suba dla zasięgu. No i co? Trzymajcie się, ludziska, i hej, hej!